malujemy cały czas, cały dzień. Malujemy i malujemy obrazy. Obrazy, tak? Nawet nie wychodzimy na świeże powietrze, tylko malujemy w pracowni. W pracowni dużej, przy świetle dziennym. Ale nie zawsze zdążymy. Wtedy kończymy przy świetle sztucznym i też dalej, dalej malujemy do późnej nocy. Nad ranem wychodzimy niewyspani, idziemy sprzedać obraz. Przechodzimy do galerii, zanosimy, obraz się podoba, a potem jest konsternacja, cena. Ależ oni chcą na mnie zarobić. Ileż pieniędzy oni nam dają? Przecież ja za to nawet farb, podłoże nie kupię. Na czym będę malował? A co mówię? Muszę się posilić. Auto bez benzyny nie jedzie, a malarz bez obiadu dobrego też nie będzie miał siły malować. Nad tym się trzeba zastanowić. To trzeba troszeczkę inaczej. Obraz musi być jakiejś wartości. Przecież lekarz też kończy studia wyższe, ale on coś z tego ma. On strajkuje i ma coraz więcej. A ja maluję i strajkować nie mogę, bo przecież nikt nie uzna mojego strajku, bo ja jestem sam. Ja też skończyłem wyższe studia. I co z tego? Maluję i maluję, maluję. A tu muzea zamykają, galerie zamykają, plenerów już nie ma. Fatalna sytuacja. Chyba będę musiał przestać malować. Bo po co i dla kogo? Jak mi za to nie płacą? Kto robi coś za darmo? Każdy za swoją pracę musi otrzymać godziwe wynagrodzenie. I wtedy wszystko jest w porządku. Do widzenia Państwu.